Sławomira Mruszka. Zadanie zadałem zupełnie sam. Nie dzieliłem się z nikim. Bardzo nieładnie. Ale trudno. Zrobimy losowanie. Doskonale. Oczywiście. Będziemy losowali według następującego systemu. Najpierw jeden z panów wymieni jakąś cyfrę. Potem drugi z panów wymieni jakąś cyfrę. A na końcu ja głośno wymienię jakąś cyfrę. Jeżeli suma widrów będzie parzysta, wtedy któryś z panów będzie zjedzony. Natomiast jeżeli będzie nieparzysta, wtedy ja na pewno będę zjedzony. Nie, ja właściwie jestem przeciwnikiem hazardu. A co będzie, jeżeli pan się pomyli? Nie, bo panowie nie mają do mnie zaufania. Trudno. Nie, nie. Po prostu lepiej znajdźmy inne wyjście. Jesteśmy ludźmi cywilizowanymi, a losowanie to pozostało się póki czego ordynarnym zawodom. Możemy zorganizować wybory powszechne. Nie złamy się. Czy zgodzi się pan, że pójdę razem z panem do urny wyborczej w jednym lokalu? Chodź, gości całą kampanię. Parlamentaryzm się przeżył. Ale nie ma innej drogi! No, chyba że woli pan dyktaturę. Chętnie obejmę władzę. Nie, nie, precz z tyranią! A więc wolne wybory! Tajne, ale bez żadnych bloków. Każdy kontrkandyduje samodzielnie.
Będziemy do niej wrzucali kartki z nazwiskami kandydatów. Ale ja nie mam pióra. Nic nie. Oto pióra. Życzymy. Do urn! Do urn! Chwileczkę. Ale jeżeli już urządzamy wybory jako ludzie cywilizowani, to nie możemy pominąć etapu propagandy przedwyborczej, która na całym kulturalnym świecie poprzedza właściwą akcję. Jeżeli pan się upiera... No to agitujmy to szybko. Otwieramy wieś! Kto pierwszy na trybunę? No to... Może pan? Wolałbym później, nigdy nie byłem dobrym mówcą. Ale pan rzucił projekt! Tak, tak, pan zasugerował masowicowanie, politykierstwo, no już pan zaczyna. Teraz życzę sobie pomogę koniecznie. Doskonały mówca.
Gracia stołownic. Doskonały mówca! Ja tam nie uczony. I mówić dużo. Nie lubi. Nie lubi dużo mówić. Robić to co innego. Robić. Już od najmłodszych lat interesuje mnie sztuka kulinarna. Nie tyle samo jedzenie. O nie. Jestem człowiekiem skromnym, mało wymagającym i prawdę powiedziawszy, jeść nie lubię. Nie lubię. A co najważniejsze, jem bardzo mało. Mówię, prorok. Wprost minimalnie. Co ja mówię? W ogóle nic nie jem. Jeszcze parę lat temu może zjadłem kawałek, czy dwa, co drugi albo trzeci dzień, ale teraz nie. Z jedzeniem skończyłem raz na zawsze. Natomiast praca nad przygotowywaniem posiłku stała się radością mojego życia. Praca jest jego radością. Nie ma nic przyjemniejszego po długim, ciężkim, starannym wysiłku wykonanym przez kucharza. Jak patrz, jak inni jedzą, im smakuje. Patrzę, jak nam smakuje. Hej, tylko nagrody żądam! Dodam jedynie, że jestem specjalistą w przygotowywaniu dań mięsnych. Dania mięsna! Moje psy nie mają sobie równy. Tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję. Panie, przekażę dalej. Zadowolę się resztą i ozorkiem.
Dla wszystkich tych, którzy by mieli jakieś zakusy, mówię to twardo! Z Ozorka nie zrezygnujemy! Tak! Prowadź mozu! Brawo! To wszystko, nie lubię gadaniny, filozofów i mięczaków! Naprzód! Brawo, bis! Brawo! Jest pan zadowolony? Tak, tylko wie pan, ja nie mogę jeść polędwicy, szkodzi mi. Jeżeli by to pan nie sprawiło jakiejś specjalnej różnicy, to... To przemówienie mu wstrząsnęło, jeżeli pan nie zmienia w sprawie wzorów, ale jestem całkowicie po pańskiej stronie. No, to kampanię mamy za sobą. To teraz głosujemy! Chwila dla fotoreporterów. Dziękujemy Państwu. Ciekaw, głosowanie zaostrza apetyt. Mogłoby pan zachować trochę więcej, tak? Będzie pan obserwatorem? Z ramienia ONZ. Sytuację może uratować tylko ofiarna, pełna poświęcenia jednostka. Pamiętajmy, że ochotnicy zawsze ratowali sytuacje, kiedy zawodziły zwyczajne tryby postępowania. Szanowny drogi kolego. Nie! Ostrzegam, nie będę tego słuchał! Słuchaj pan! Nie! Szanowny i drogi panie! Wszyscy wiemy, że nie da się ukryć takich cech charakteru jak miłość bliźniego, solidarność, gotowość do poświęceń. Brak okularów.
Już od początku zauważyliśmy wraz z kolegą, że w panu jest coś, co pana od nas odróżnia. To coś. To wrodzona szlachetność. Chęć służenia wspólnej sprawie. Prawda, panie kolego? W życiu idziemy. Jesteśmy szczęśliwi, że nareszcie kolektyw może odpowiedzieć na pańskie wyzwanie o sposobność, okazję zrealizowania pańskiej czystej, skrytej tęsknoty. Tak! Tak! Pan tęskni, aby przejść do naszej pamięci jako jednostka wybitna, doceniona, skromna, koleżeńska, autentyczna. Nie chcę. Jak to? Nie chce pan zostać ochotnikiem? Zdradza pan zespół? Depcze pan zaufanie kolegów? Nie chce pan? Nie chcę. Uchyb. Odmawia pan stanowczo? Odmawiam kategorycznie. Nie mam powołania do wielkości. Od dziś może mi pan nie podawać ręki. Miałem pana za uczciwego człowieka. Patrioty naszej tratwy. A pan okazał się zwykłym łajdakiem. Od dziś mogę panu podać co najwyżej nogę. Tak. Zawiedliśmy się na panu. Jesteś pan zerem. Ale wobec tego proszę. Może sam pan zaproponuje jakieś wyjście. Słuchamy. Wyjście? Proszę bardzo. Od dziecka marzyłem o powszechnej sprawiedliwości. Żądam tylko sprawiedliwości. Niczego więcej. Pan mnie zdumie. Dlaczego? Jaką ma pan pewność, że sprawiedliwość nie obróci się przeciwko panu? To znaczy chciałem powiedzieć za pan. Za zjedzenie pana. To jest zupełnie proste. Od dziecka byłem nieszczęśliwy. Sprawy obracały się przeciwko mnie. Więc... Więc uważa pan, że teraz powszechna sprawiedliwość zrównoważy pański dotychczasowy brak szczęścia? Tak. Nie, no zaskakujące. Że na brak powszechnej, wszechobejmującej sprawiedliwości narzekają przede wszystkim niezadowoleni. Czy żądają sprawiedliwości, nie szukają usprawiedliwienia ci, którym się nie udało? Ale ja się nie cofam, ja się zgodzę na wszystko, ale pod warunkiem, że rozwiązanie będzie sprawiedliwe. Tak, 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 czyli pod warunkiem, że nie będzie pan zjedzony. A to są insynuacje, najpierw proszę o sprawiedliwość. Panowie? Siadajmy. To będzie trudne, ale da się zrobić. Ja z nim nie rozmawiam. Panie kolego, powiedz nam pan, czy ma pan matkę? Matkę. No jakby to pan powiedzieć. No. A pan szefie? Niestety. No ocalenie, jestem zupełnym sierotą. Biedni rodzic. Właśnie to samo chciałem powiedzieć. Prawdę powiedziawszy to... W ogóle nie. No prawda? Okrutny los. A pan? Posiadam mamusię. Pewnie teraz opłakuje mnie w swojej samotności, biedna mama. Wydaje mi się, że z punktu sprawiedliwości sprawa jest zupełnie prosta. Czy z lekkim sercem skrzywdziłby pan sierotę? Sieroctwo nawet wśród najcieńszych ludów uważane było za najsroższe nieszczęście. Gdyby którykolwiek z nas sierot miałby zostać zjedzony, byłby to policzek wymierzony elementarnej sprawiedliwości. Nie dość, że sieroctwo to jeszcze zjedzenie. No ale... Ależ nie, drogie panie. To jasne jak dzień. Pan posiada mamusię. Ale zawsze było lepiej na świecie. No ale może moja mama też już nie żyje? Jakie ma pan na to dowody? No jakie, ha? Choćby ślady dowodów. No tak dawno już mnie nie było w domu, a tyle się mówi obecnie o chorobach współczesnej cywilizacji. Świńska grypa.
A, fantazjowanie artysty gra wyobraźni. Pańska mamusza na pewno ma się dobrze. Daj jej, Panie Boże, długie lata życia. Od co by ktoś tu się rodził? Czy pamięta Pan? Czy pamięta Pan te długie, musielne wieczory? Kiedy dziećmi jeszcze będę, co na mnie się zapomni przechodnie? O tym niech Pan nie mówi! O tym lepiej zapomnij! Czy pamięta Pan? Pamięta Pan tego wujasza? A skąpca i satrapę? Który nam, półnagim, odbierał ostatni kawałeczek słoniki, a wyjął od niego przeglęta do pułapki na myszy. Upiary przeszłości! Przepraszam, zdaje się, że słyszę jakiś głos na pełnym głosie. Pan zmienia temat! Oczywiście! Ludzka niedola nie budzi w panu żadnych uczuć! Ale egoistycznie wychowanie ma mi synkowie. A miał piłkę, kiedy go ma! Piłkę misia! Zaraz? O, teraz słychać już wyraźnie! Oczywiście! Ktoś płynie w naszą stronę! Pilotom zawsze wiadomieje w oczy! Szefie, widzę najwyraźniej, że to może ktoś być z jedzeniem. Trzyma w ręku jakiś duży przedmiot. Tak, to niewykluczone. Mało to przypadków, kiedy wieśniak idący na targ wpada do wody, jedną ręką przytrzymuje, prosi swoje ostatnie dobro. A może to dwa prosięcia? Nie, to ktoś w mundurze. Myślałem, że to jest błąd, bo zobacz, jaką ma paszczę. Tam widzę go! Widzę go! Dziękuję panu serdecznie. Czy nie ma pan czegoś do jedzenia? Cokolwiek! Nic, absolutnie! Sam chętnie coś bym przechąsił. Zmyło mnie jeszcze przed śniadaniem. Widzę. Ależ to pan! Nie, doprawdy, jaki niezwykły zbieg okoliczności! O, to panowie się znają! Jeszcze by nie! Od 10 lat dostarczam panu pocztę. Ale nie wiedziałam, że pan znajduje się na morzu. Ale doskonale się składa, bo chyba mam dla pana depeszę. Tak, właśnie. A ręce dla mnie? Nie, tylko wezwanie alimenty. Zdążałem z tą depeszą do pańskiego domku nad morzem, kiedy zmyła mnie fala. Pływa całkiem nieźle, na szczęście. A to i ona. Czy ten mundur nie jest damski? Cięć odbierzeć. Jasne. On jest prawdziwy. Prawdziwy, tylko mokry. Pan rozumie, kiedy się wpadło do wody. Hurra! Co się stało? Panowie, spotkało mnie straszliwe nieszczęście. Moja mamusia nie żyje. Masz to mnie! I wobec tego zwracam panu uwagę, że ja również jestem sierotą i musimy podobnie rozpatrzeć sprawę z jedzenia, to bez nas. Protestuję! Ja również! To jakiś pocztem! Tak! Na pewno pan to ukartował z tym listonoszem! Pan obraża funkcjonariusza na służbie. Był z nim pan w głowie? Tak czy nie? Jeżeli tak, zjadamy pana bezapelacyjnie. Jeżeli nie, wtedy zjadamy listonosza. Oskarża mnie pan bezpodstawnie, proszę! Proszę spytać listonosza, czy byłem z nim w zmowie. Doskonale! Zapytajmy! Jeżeli wiadomo, że jego mamusi była sfingowana, wtedy dostanie pan leczki i trochę łódka. Natomiast jeżeli była prawdziwa, wtedy zjadamy pana bezapelacyjnie. Jakże to tak? Człowiek, co wybieram zegła, to mnie jako taka powinna służyć po głowie.
Pan się doskonale nadajesz. Ale jesteś jeszcze zupełnie świeży. Wszyscy! Najlepiej zjedzmy go. Listonosz sortuję. Jednego na pieczeń, a drugiego na przystawki. Albo na kompot. No można też na marynaty, na kompot. Albo jednego na coś tam. Pyszności. A wszystko według przepisów siostry Anity. Dobra, mam. Powiedziawszy z tego drugiego, wolałbym wytoczyć jedynie. Ale jaki tam Burgund może być z listonosza? Tak, tak, tak. Ja jako Burgund jestem jem. Znaczy jako listonosz całkiem na porządku. Jak to? Gardzi pan prawdziwym wyjątkiem pastylią? Jeżeli złoży pan fałszywe zeznanie, oskarżę się na pana w dyrekcji poczt i telegrafów. W Toruniu. Proszę się nie obawiać. Mam za sobą 30 lat nienagannej służby. A, szkoda czasu. Był pan z moim tym panem? Tak czy nie? No. Zaklinam pana. Niech pan nie pozwoli złamać sobie charakteru. Nie ma obawy, jestem pocztowcem starej daty. Jak możemy jeszcze panu zaoferować? A tam niewiele, tylko muszczy. Ale ostrzegam, że na nic więcej nas nie stać. Nie, panie. Czy widzi pan te dwie skrzyżowane trąbki? Honor tych trąbek cenię ponad wszystko. Do widzenia, panie. Nie! Niech pan nie ucieka! Niech pan zaświadczy, że jestem niewinny! No, teraz sami panowie widzą, że z punktu widzenia sprawiedliwości to wszyscy jesteśmy sierotami. Panie kolego, niech pan szykuje zostawę. Jak to? Sieroty, sierotę? Pan zapomina, że jest jeszcze inna sprawiedliwość. Sprawiedliwość dziejowa. Szefie, czy do nas wszystko tak? Oczywiście. Jak mam to rozumieć? To, że wszyscy straciliśmy rodziców, jeszcze nie stawia nas na jednej płaszczyźnie. Szefia Sito? Też. Należy jeszcze rozpatrzyć kwestię, kim byli nasi rodzice. O mój Boże, po prostu rodzice. A wie pan, kim był mój ojciec? Albo nie. Kim był pański ojciec? Ojciec? Kancelistą, albo co? Przepraszam. Zapomniałem przyjść po kwitowania. Tak mnie panowie zagadali o zjedzeniu człowieka przez człowieka, że w zupełności straciłem głowę. Proszę. Idą. Się znać, proszę. Więc pański ojciec był kancelistą. Tak właśnie myślałem. A wie pan, kim był mój ojciec? Nie. Był prostym drwalem. Analfabetą. A ojca mojego kolegi w ogóle nie było. Jego matka poczęła na skutek ciężkich zamartwień spowodowanych nędzą. Tak, mój panie. Pański ojciec wypisywał arkusze kancelaryjne w służbie arystokracji, siedząc sobie w ciepłym, miękkim fotelu. Podczas gdy mój ojciec ścinał sosny, papierówki, aby pański ojciec miał nawet na czym wypisywać pozwy sekwestracyjne skierowane do matki mojego kolegi, który w ogóle nie miał ojca. Ja panu nie wstyd. Ale ja nie miałem z tym nic wspólnego. Właśnie dlatego tę sprawiedliwość, która teraz nakazuje nam spożyć pana, nazywamy dziejoną. Panie hrabio! Co tam znowu u licha? Panie hrabio! Co to za szczęście? Pan nie poznaje? Twojego biednego Jana pan nie poznaje? Przecież to ja uczyłem pana hrabiego jeździć na kurcu! Malutki paniciel, co to za szczęście, że moje stare oczy znowu widzą pana hrabiego. Wszyscy w pałacu tak się niepokoją, kiedy dotarła do nas wiadomość, że ten statek, co pan hrabia na nim płynął, zatonął. Wtedy dłużej nie mogłem, gdzie pan hrabia
Tam i ja, jak los pana hrabiego, taki my skoczyłem i płynę, i płynę. Pan hrabia, co to za szczęście? Głupiś! Tak! Muszę w tej chwili opuścić tratwę i utonąć! Słucham pana hrabiego, co to za szczęście! Nie! Dobry człowieku, nie puszczajcie się z tratwy! Więc sam pan widzi, że sprawiedliwość dziejowa... A, tak, widzę. To pan mieszkał w pałacu, pan jeździł na kucu... Ja? Na kucu? Mojego ojca nie było nawet stać na kucyka! Pan mnie przypisuje szpalenia ze swojego własnego dziedzictwa! Pan sugeruje, że to ja? Ja jeździłem na kucu? Oczywiście, sam pan to przed chwilą powiedział. Nie, no to jest szczyt wszystkiego! Oświadczam kategorycznie, z żadnym kucem nie miałem nic wspólnego. Ani tym bardziej ja. Mówię, że nawet nie znał słowa kuc. No przecież alfabetą. Jedny kuc. Nikt się nie chce do niego przyznać. Nie żal panu zwierzęcia? Zawdzięcza mu pan najpiękniejsze chwile ze swojego dzieciństwa. Ale ten lokaj... Jaki lokaj? Panie kolego, widziałeś pan tutaj jakiegoś lokaja? Jak? O nie, od tej chwili przestaję pana traktować jako partnera równego w dyskusji! Pan ma halucynacje! I właśnie dlatego powinien pan poddać się kierownictwu ludzi, którzy wiedzą czego chcą. Panie kolego, niech pan już szykuje, to trochę za to zostanie. Szykuje? No oczywiście. Po dwa może? Po dwa. Oczywiście. Wszystko pana... powinno odbyć się przepisowo. Jesteśmy ludźmi kulturalnymi. Proszę pana, ja jestem zatruty. Słowo daję, że jestem zatruty. Jakbym był niezmiernie zatruty, to ja bym się nie wymawiał. Proszę bardzo. Ale tak to muszę panu powiedzieć. Wyczyścić? Ja to z dobrego serca do panu. Panowie znają powiedzenie. Co masz zjeść dzisiaj? Jutro. No. Poleżę sobie tutaj. Zaczynam. W kąciku. Tak jest. Dzień albo dwa. I się odtruję. Jak się odtruję, to dam panu zdać. Dobra, powiedzmy godzina wystarczy. Już czas, nie? No, dobra, dobra już, dobra. Ale czy najpierw mógłbym dać panu pewną radę? Panu jaką radę? Zupełnie a propos tego, czy panowie nie uważają za stosowne, żebym najpierw umył nogi. Istotnie, nie pomyślałem o tym, co pan na to? No jak ma na potem... zgrzytać między zębami. No to już lepiej nie umyję. Zaraz panu podam ręcznik. Oj, to. Święte słowa. Higiena jest podstawą zdrowego odżywiania się. Słusznie. Czystość osobista jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodziła. Tak. Przeciwnie. Zapewne jednostce zdrowe i długie życie. Zaraz panu podam ręcznik. Tak. Więc panowie postanowili mnie nieodwołalnie tego... No, myślałem, że to już postanowione. No, a pan coś wcześniej mówił o ofiarności? Tak, mówiłem, że ofiarność to piękna idea. Niech pan powie coś jeszcze. No cóż, właśnie wtedy nakreśliłem już całość miłość bliźniego, gotowość do poświęceń. Piękne słowa. Mówię, że pan, a nie chciał mi pan wierzyć. Byłem niedojrzały, odrzucając pańskie argumenty. No nareszcie pan zmądrzał. Może już starczy ta lewa?
Tak, starczy. Właściwie prawa jest już zupełnie czysta. Proszę o ręcznik i wychodzę. Panie Korno, niech pan poda mydełko. Przejdzie pan do naszych żołądków, tylko znaczy do naszej pamięci, jako świetlana postać, bohater. Gdzie? Już pan leje ręcznik, nie ma mydełka. Od wody też puszczę. Tak. Tak! To ja pierwszy powstałem, żeby poświęcić się dla innych! Panowie, dziękuję wam. Dzięki wam stałem się pełnym nowym człowiekiem! Przydało mi się trochę sobie. A też nie możemy się... Ja to pogodzić. Ja mam swoją godność, panowie. Jak ostatecznie wygląda sytuacja? Jest nas tu trzech i tylko ja jeden uratuję pozostałych. Właśnie tak wygląda sytuacja. Chciałbym jeszcze, żeby mi było wolno wygłosić krótką mowę o wolności. Długą. Nie. Tylko parę słów. Wolność to nic nie znaczy. Dopiero prawdziwa wolność to znaczy coś. Dlaczego? Bo jest prawdziwa, więc lepsza. Wobec tego, gdzie mamy szukać prawdziwej wolności? Pomyślmy logicznie. Jeżeli prawdziwa wolność jest tylko tam, gdzie nie ma zwyczajnej wolności, to zwyczajna wolność jest tam, gdzie nie ma wolności prawdziwej. I dlatego właśnie... Szefie, czy są ziarenka smaku? Pani, w takiej chwili! I dlatego właśnie... Szefie! Jest cielęcinka z gruszki. Psst, schowaj ją pan natychmiast! I dlatego właśnie... Ale prawdę powiedziawszy, wolałbym groszek, żeby to było. Ale ja nie mam ochoty, a zresztą... I dlatego właśnie... Co zresztą? Czy pan nie widzi, że on już jest szczęśliwy?